Witajcie drodzy widzowie, witam was serdecznie ponownie na kanale Archeolog w Szpilkach. Moi drodzy, chwilę mnie nie było, ale jak wiecie, YouTube to kanał na YouTubie jest moją pasją i jest moim zajęciem dodatkowym, tak więc czasami będziecie się musieli przyzwyczaić do chwili, kiedy mnie nie ma. Dzisiaj przychodzę do was w szczególny dzień, w dzień okolicznościowy, mianowicie w walentynki. I odsuwamy daleko na bok fakt, czy ktoś walentynki obchodzi, czy też nie, noc kupały i tak dalej. W to nie będziemy się zagłębiać. Niemniej gdzieś tam kiedyś do nas tradycja skądś tam przyszła walentynek. No i stwierdziłam, że przygotuję wam film o miłości. I taki materiał będę pragnęła wam przedstawić dzisiaj. Oczywiście cały czas będziemy poruszać się w kategorii archeologii. Mianowicie, najważniejsze, co muszę wam powiedzieć, moi drodzy, to wszystko, o czym będę dzisiaj wam opowiadała, to nie są wyniki moich badań. Dlatego też zobaczycie, iż materiał ten zostanie szeroko urozmaicony poprzez materiały, które nie są moją własnością. A więc zachowując wszelki rygor i potrzebę zachowania praw autorskich, do wszystkiego podświetlą wam się odwołania i źródła, skąd pochodzą te informacje, które wam dzisiaj przekażę, oraz skąd pochodzą na przykład ilustracje i zdjęcia. Zatem wszystkie odwołania znajdziecie w filmie. Moi drodzy, przygotować materiał archeologiczno-antropologiczny na temat miłości było nieco trudno. Wymagało to szerokiego rozpoznania. Dlatego też, ponieważ nie są to wyniki moich badań, będę też korzystać z materiałów, które przygotowałam, żeby nie mylić, wiecie, pewnego nazewnictwa, żeby trzymać się prosto i zwięźle faktów, a nie po prostu, żebym sama tutaj do was coś wymyślała. Mając na myśli materiał związany z miłością, moje poszukiwania źródeł archeologicznych polegały na tym, iż wydobyłam dla was kilkanaście przypadków pochówków szkieletowych, gdzie też archeolodzy i badacze odkryli pary złożone do grobów razem. Na pewno widzieliście takie rzeczy, na pewno wam się przypomną, czy z Facebooka, czy z Instagrama. No niemniej rzeczywiście historia takie rzeczy udokumentowała właściwie z całego świata. Te przypadki, które ja wam dzisiaj omówię, które przytoczę, to jest tylko kilka, żeby wam naświetlić, że archeologia tudzież antropologia czasem uchwyci właśnie coś, co jest inne i coś, co wymaga odpowiedniej interpretacji. Więc ten dzisiejszy film nie będzie tylko gadany, że będziecie patrzeć tylko na mnie, ale będą dodawane ilustracje i fotografie, wszystkie z opisem, skąd zostały zaczerpnięte. Jak zawsze, moi drodzy, w pierwszym przypiętym komentarzu macie przypięty, przekierowany link do serwisu Buy Coffee, gdzie możecie wspierać moją działalność, działalność mojego kanału właśnie poprzez serwis Buy Coffee. Za każdą wirtualną kawkę serdecznie wam dziękuję, bo jesteście niesamowici, jeśli o to chodzi. Zawsze też możecie wykorzystać przycisk wspieram i stać się osobą wspierającą kanał. Pierwszy przypadek, który pragnę wam omówić, pochodzi z Wielkiej Brytanii i zasadniczo został nazwany parą trzymającą się za ręce. Został ujawniony przy kaplicy St. Moran w Hallaton
I tutaj ten grób eksplorowali, odkrywali, dokonali odkrycia i interpretacji archeolodzy z Uniwersytetu Leicester. Mianowicie odnaleziono tutaj szkielet kobiety i mężczyzny, którzy właśnie jakby trzymają się za ręce. Odkryty pochówek w pobliżu, tak jak wspomniałam, kaplicy. I tu trzeba podkreślić, że w XVI wieku omawiana kaplica była jakby miejscem wielokrotnych pielgrzymek w to miejsce. To nie był pierwszy przypadek, kiedy archeolodzy odkryli parę, która została pochowana razem w Wielkiej Brytanii. Natomiast jak zawsze w takim wypadku pozostaje pytanie, jak to się stało, że para została pochowana razem. Dlatego też właśnie archeolodzy zadają pytania, dlaczego akurat w tym miejscu parę złożono do grobu razem. Czy było to jakieś szczególne miejsce, czy być może chodziło o to, że chwała kościoła była bardzo dobra, no i pochowanie tam osób wiązało się z pewną chlubą, być może wyróżnieniem. Badacze nie wiedzą, co działo się około 500 lat temu w tym miejscu, ale jest, bo gdyż istnieje pewna luka historyczna, jeśli o to chodzi, no i o tym, w jaki sposób para zginęła, możemy się tylko domyślać i próbować swoich sił interpretacji, jako właśnie archeolodzy, antropolodzy, tudzież historycy. Widać wyraźnie na tym pochówku, że para poniekąd trzymała się za dłonie, trzymała się za ręce. Oczywiście powstała romantyczna historia, według której twierdzi się, że być może para zmarła w jakiś właśnie romantyczny sposób. Być może jakaś zakazana miłość. Zatem zastanawiamy się, tak mówią tutaj archeolodzy, czy być może właśnie było wręcz odwrotnie. Być może te osoby na coś chorowały, być może były w jakiś sposób przeklęte, być może byli przestępcami, a może obcokrajowcami. Generalnie archeolodzy uznali, że pochowane osoby raczej zmarły w podobnym wieku. Oczywiście, jak to najczęściej bywa, archeolodzy odkryli pochówek, natomiast tak naprawdę dalszej interpretacji muszą dokonać antropolodzy fizyczni lub sądowi, żeby stwierdzić dokładnie, w jakim wieku były te osoby w momencie śmierci, no i być może odkryją powód ich śmierci. Kolejną, słuchajcie, i to wszystko zobaczycie tutaj na zdjęciach, bo będę Wam wstawiać zdjęcia w trakcie montażu. Kolejną parą, taką znaną, pochowaną razem, ja sobie tu też patrzę na zdjęcie tych par, więc musicie wybaczyć, bo jest ich troszeczkę, tak więc, żeby być wiarygodną, muszę patrzeć w materiały. Kolejna historia to kochankowie z tak zwanej miejscowości Hasanlu z Iranu. No i tutaj uważa się, że to jest tajemnica pochowanych osób sprzed 2800 lat. 2800 lat. Jeżeli spojrzycie na zdjęcie tej pary, no to wręcz romantycznie w źródłach, które wykorzystuję, opisane jest, iż twarz przy twarzy, niemal pocałunek, czułe dotknięcie, jakby objęcie, jedna osoba obejmuje dłonią policzek drugiej. No i generalnie no jest to tym bardziej szokujące, że jest to grób sprzed niemal 3000 lat. Odkryto ten pochówek w 1972 roku w Iranie. No i tutaj między innymi dokonał tego archeolog Robert Dyson z Uniwersytetu w Pensylwanii. Od początku mówiło się, że pochówek ten przypomina całującą się
parę, co zobaczycie na zdjęciach. Mianowicie mówi się też, że właśnie odkryto stricte ten grób w ruinach starożytnego miasta Tepe Hasanlu nad rzeką Gadar w północno-zachodnim Iranie. To właśnie dłoń kobieca spoczywa jakoby na policzku mężczyzny. Mówi się, bo została dokonana analiza antropologiczna i mówi się, przynajmniej takie są wyniki tej analizy, iż kobieta była starsza, mianowicie pochowana, albo inaczej czas jej zgonu to pomiędzy 30 a 35 rokiem życia i widać było, zaobserwowano na podstawie szkieletu pierwsze oznaki starzenia się, które w tym przypadku charakteryzowały się zwyrodnieniami kręgosłupa. Natomiast o mężczyźnie mówi się, że był młodszy. I to dużo młodszy, dlatego że jego wiek jakby zgonu określono na pomiędzy 19 a 22 lata. Jednakże niespodzianka, gdyż słynni kochankowie z Hasanlu po kolejnych interpretacjach antropologicznych i po badaniach genetycznych ujawniły, że obydwa szkielety są męskie. Zatem para zginęła około 800 roku przed naszą erą i w pobliżu, to w ogóle było cmentarzysko, w pobliżu także znaleziono 150 innych szkieletów. Przypuszcza się, że są to osoby, które zaginęły w wyniku, zginęły, co ja mam z tym zaginięciem, może dlatego, że w dalszej części będzie. Przypuszcza się, że te osoby zginęły w wyniku działań wojennych. Uważa się, że miasto zostało spalone, a tych mieszkańców, których udało się, że tak powiem, złapać, pojąć, tutaj dokonano egzekucji. Obecnie właśnie te szkielety, czyli kochanków z Hasanlu, można obejrzeć w Muzeum Penn w Filadelfii. Kolejną parą, ja sobie tutaj, czekajcie, przewrócę zdjęcia. Kolejna para, o której chcę Wam opowiedzieć, to przypadek grobu szkieletowego, podwójnego oczywiście, z Chin, z miasta Datong. Jest nazywana jako para pochowana w wiecznym uścisku. Datong to miasto, które znajduje się w północnych Chinach i mówi się, że odkryci w pochówku szkieletowym kobieta i mężczyzna, ich szkielety, żyli za czasów północnej dynastii Wei, a były to lata od 385 do 535. Co dziwne i co takie szokujące, stwierdzono u kobiety na lewej dłoni, na lewym serdecznym palcu, obrączkę. Co też starano się interpretować, że być może kobieta poświęciła się, żeby pochowano ją ze zmarłym mężem. Głowa kobiety, jak się przyjrzycie zdjęciom, spoczywa na ramieniu mężczyzny. Wspólne pochówki w Chinach nie są niczym niezwykłym i nie był to taki pierwszy przypadek, ale no tutaj ten pochówek z, jakby ze splecionymi osobami ze sobą jest wyraźnym przejawem miłości i do tej pory mówiło się w momencie odkrycia w państwie środka z takim przypadkiem się nie spotkano. Co dalej? Pochówek został odkryty podczas realizacji prac budowlanych, no i natrafiono na ten pochówek w czerwcu 2020 roku. Obok też znajdowały się inne pochówki, a więc też cmentarzysko, bo stwierdzono ponadto aż 600 pochówków przedstawicieli ludu Xianbei. No i generalnie właśnie starano się interpretować powiązania z północną dynastią Wei
ponieważ na to też wskazywała ceramika, czyli fragmenty naczyń oraz rodzaj grobu. Oprócz tego natrafiono podczas tej misji badawczej jeszcze na tym cmentarzysku na dwa pochówki par kobiety i mężczyzny, ale żadna z tych par, tak jak w tym przypadku, nie miała na sobie, przy sobie biżuterii. Po analizie antropologicznej stwierdzono, iż mężczyzna mierzył około 161,5 cm wzrostu, miał niewygojone złamanie ręki, no i brakowało mu palca w prawej dłoni. Natomiast na prawej nodze stwierdzono u niego narośla kostne. Jego wiek, w którym prawdopodobnie umarł, to przedział między 29 a 35 lat. Kobieta miała 157,1 cm wzrostu i widać było, że miała problemy stomatologiczne, dlatego że zaobserwowano u niej szeroko posuniętą próchnicę. Zmarła w wieku 35-40 lat. No i właśnie to szczególne, że miała tą obrączkę. Prawdopodobnie to, że kobieta miała obrączkę, było też przejawem wpływów innych obyczajów, jak to się mówi, z zachodnich regionów. Być może chodziło też, wiecie, o istnienie jedwabnego szlaku, o rodzaj asymilacji ludów, stąd może ta inność i odmienność. Spekulowano oczywiście, że być może kobieta popełniła samobójstwo, ponieważ właśnie u mężczyzny widać ślady wyraźne urazów, a u kobiety nie. No i cóż, oczywiście też zastanawiają się badacze, czy właściwie ta śmierć nie wynikła w wyniku jakichś konfliktów zbrojnych, wojen, tudzież w wyniku jakichś chorób. No ktokolwiek zresztą pochował te osoby, no to widać tutaj tą troskę. Jak spojrzycie na zdjęcia, ja teraz na nie patrzę, no to naprawdę zobaczcie, że tutaj lewa ręka spoczywa jakby pod ciałem kobiety, prawa na talii partnerki, tak więc jej głowa też jest poniekąd zwrócona do niego, a więc sugeruje to przede wszystkim to, iż kobieta także obejmowała partnera. Kolejny przypadek, już czwarty. Tym razem idziemy do Izraela. Ja sobie też tu patrzę na to zdjęcie. Mówi się o tym przypadku jako o para z Betsaida, z Izraela. Są to też szkielety splecione w takim miłosnym uścisku. No i generalnie stwierdza się, że para została pochowana około 3000 lat temu. Obwołano ich od razu starożytną Julią i Romeo, czy też Romeo i Julią. No i generalnie stwierdzono ich na terenie biblijnej Betsaidy, gdyż tutaj, jak spojrzycie na zdjęcie, to zobaczycie, że ta para spoczywa w pozycji na tak zwaną łyżeczkę. To mężczyzna leży za kobietą, jest przytulony do jej pleców i obejmuje ją jakby ramieniem. Stwierdzono, że obie osoby w chwili śmierci były bardzo młode. Mężczyzna był jakby starszym nastolatkiem, a kobieta była od niego jeszcze młodsza. Uważa się, że nie weszła nawet w wiek nastoletni. Uważa się, że para, a i owszem, zmarła w tym samym czasie lub w tym samym czasie została pochowana, bo tak też mogło być. Nie udało się ustalić przyczyny śmierci obu osób, bowiem na ich szkieletach antropolodzy ani archeolodzy nie potwierdzili żadnych śladów
urazów, które byłyby śmiertelne. Pochówkom nie towarzyszyły żadne ofiary, żadne przedmioty będące zwyczajowo w wyposażeniu grobowym. Tak więc trudno jest badaczom powiedzieć coś konkretnego na temat statusu społecznego pochowanych osób. Co więcej, mówi się, że też tutaj w czasie, kiedy para zmarła, mieszkańcy tego regionu byli przede wszystkim wyznawcami, że tak powiem, Boga Księżyca, dlatego że między innymi w trakcie wykopalisk znaleziono dwie płyty, jakby stele z wizerunkiem tego bóstwa. Dalsze badania będą polegały na wyodrębnieniu DNA, ale niestety w źródłach, które przeczytałam, wynika, że na razie brakuje na to funduszy. Kolejna para. O, to jest znana para. Myślę, że będziecie znać tutaj. Ja sobie przewracam te zdjęcia. Kochankowie z Valdaro z Włoch. Jest to para ludzkich szkieletów, która datowana jest na okres neolitu, mianowicie pomiędzy 4000 a 6000 lat temu. I tutaj archeologicznego odkrycia dokonała Elena Menotti w nekropolii Valdaro na przedmieściach włoskiej Mantui i był to czas 2007 roku. Oczywiście, jak to często w archeologii bywa, dokonano tego odkrycia podczas prac budowlanych. No i właśnie zarówno kobieta i mężczyzna domniemani byli złożeni obok siebie twarzami, ze splecionymi, także jak zobaczycie na zdjęciu, rękami i nogami. Oczywiście w pobliskim regionie także ujawniono inne pochówki, bo było ich prawie 30. Szczątki tej pary podjęto w takiej metodzie archeologicznej, którą często się stosuje, mianowicie z blokiem ziemi. I tak przetransportowano do Muzeum Sivisci-Como, gdzie poddano parę wszelakim badaniom, zarówno DNA, RTG i skanowaniu 3D. Na podstawie badań antropologicznych stwierdzono, że szkielet po lewej stronie należał do kobiety, która umarła pomiędzy 16 a 20 rokiem życia, miała 149 cm wzrostu, natomiast szkielet po prawej stronie, jak się domyślacie, należał do mężczyzny, który zmarł w wieku pomiędzy 18 a 20 lat i jego wzrost oszacowano na 146 cm. Mieli tutaj wyposażenie, pamiętajcie, mówimy o okresie neolitu, zatem szkielet z lewej strony miał przy sobie złożony grot z krzemienia, który stwierdzono w okolicach kręgów szyjnych, a szkielet po prawej stronie miał długi nóż, który także był wykonany z krzemienia, a złożony wzdłuż uda. Oraz jeszcze mieli złożone noże krzemienne, które stwierdzono obok kości miednicznej. Prawdopodobnie ciała te ułożono w ten sposób już po ich zgonie, co jest oczywiste, co też potem omówimy. Natomiast no, Mantua, czyli miejsce, w którym stwierdzono ten grób, należała do miejsc, gdzie właśnie rozgrywał się słynny poemat Romeo i Julia. Zatem no, od razu ich tak obwołano takim nazewnictwem. Natomiast też powstała teoria, że być może nie chodzi o to, że parę łączyło jakieś uczucie, ale że być może para umarła w wyniku wyziębienia, dlatego jakby odkryto ich ze sobą splecionych. No i co? No generalnie kochankowie z Valdaro są możliwi
do obejrzenia na żywo od 11 kwietnia 2014 roku właśnie w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Mantui. Kolejna para, moi drodzy, no to też pozostaniemy nadal we Włoszech, mianowicie kochankowie z Modeny, Włochy. Kochankowie z Modeny, jak pokazały badania, sprzed 1500 lat to mężczyźni. Dwa szkielety, które stwierdzono, a które należały do zmarłych, one mniej więcej datowane pomiędzy IV a VI wiekiem, złożone obok siebie i trzymają się za ręce. Natomiast no właśnie wyniki najnowszych badań wykazały, że nie jest to szkielet kobiety i mężczyzny, tylko dwóch mężczyzn. Uniwersytet w Bolonii ustalił płeć szkieletów dzięki analizie białek w szkliwie właśnie zębów. No i cóż, no, grób pochówek był zachowany w złym stanie i dlatego też pewnie pokuszono się właśnie o analizę tutaj szkliwa, żeby potwierdzić tą teorię. Natomiast tak czy siak, jak spojrzycie na zdjęcie, no to rzeczywiście, moi drodzy, no widać, że są pochowani w sposób, który sugeruje zażyłość między nimi. Tak więc, no wy to zobaczycie, bo będą przebitki. Odkryto ich w 2009 roku w nekropolii Siro Menotti wraz też z 11 innymi szkieletami. Niektóre nosiły na sobie ślady obrażeń wojennych. Dlatego też powstała teoria, taka sugestia, że być może kochankowie wcale nie byli kochankami, ale być może byli przyjaciółmi, którzy razem walczyli w wojnie, w jakichś potyczkach. Może byli tak zwanymi towarzyszami broni i być może byli przyjaciółmi, którzy zginęli w tej samej potyczce. Mogli być też członkami jednej rodziny. Tak też twierdzą badacze. Natomiast teoria o tym, że byli kochankami, jest nieco za bardzo, że tak powiem, napędzona przez media, ponieważ w tamtym czasie stosunek do homoseksualistów był skrajnie inny niż dziś, choćby to reprezentujemy. Są jeszcze znane inne pochówki par, zresztą jak poszukacie w źródłach w internecie, to znajdziecie tego bardzo dużo, ale między innymi znaleziono taki podwójny pochówek na przykład w jaskini na Peloponezie, czy też na przykład kochankowie z Rumunii. Musicie poszukać. Co pięknego, miłość nie oznacza tylko uczucia, które łączy kobietę i mężczyznę. Mówi się, że największym objawem miłości jest ta, która łączy kobietę i jej dziecko. Dlatego nie sposób było mi nie dodać wam, moi drodzy, trzech przypadków, gdzie wręcz wzruszający sposób archeolodzy dokonali odkrycia, mianowicie matki z dzieciątkiem. Bardzo znany przykład, grób kobiety trzymającej niemowlę, odkryto w Holandii, w miejscowości Utrecht. Jest to grób matki z dzieckiem, datowany na około 6000 lat. No i cóż, mówi się, że pochowane osoby były przedstawicielem, jak to wtedy, ludów zbieracko-łowieckich, subneolitycznej kultury o nazwie Swifterband. No i cóż, odkrycia dokonano w miejscowości Neuwegen. Szczątki kobiety, co zobaczycie na zdjęciach, odkryto i zaobserwowano takie nienaturalne podgięcie jakby ramienia, dosyć nietypowe, dlatego że w tym czasie też w większości zmarłych raczej właśnie kończyny były złożone wzdłuż tułowia.
tutaj była ta anomalia. Okazało się, że właśnie trzymała w ramionach niemowlę. No i cóż, ponieważ częściowo pochówek ten został odkryty, słuchajcie, w miejscu, gdzie występowały torfowiska, to pomimo, że szkielety dzieci lub właśnie niemowląt, które umarły w wieku okołoporodowym, szybko ulegają zniszczeniu w warunkach glebowych, to tutaj dzięki torfowi i glinie szczątki się zachowały. Znaleziono kości nogi, czaszki i szczęki z zachowanymi zębami mlecznymi tego dzieciątka. Ustalono, iż dziecko zmarło przed ukończeniem 6 miesiąca życia. Oprócz tej dwójki omawianej odkryto jeszcze w tym miejscu 4 inne szkielety 4 dorosłych osób. Uważa się, że kobieta pochowana zmarła w wieku około 20-30 lat. No i jest wskazane, żeby tutaj badacze przeprowadzili badania DNA zarówno kobiety, jak i dzieciątka, żeby potwierdzić ich wzajemne powiązania. Także za pomocą badania izotopów będzie można stwierdzić, skąd kobieta pochodziła. Póki co o przyczynie zgonu badacze się nie wyrażają. Natomiast no, mówi się, że wspomniana przeze mnie kultura, do której prawdopodobnie przynależały obie osoby, mówi się, że zajmowali się też rybołówstwem, łowiectwem, hodowlą ryb. No i cóż, no, oprócz tego można Wam dodać, że ta kultura stała się też później jakby częścią kultury pucharów lejkowatych. O, i tutaj zobaczycie sobie, bo ja patrzę, słuchajcie, żeby mieć Wam o czym opowiadać, zobaczycie sobie też jakby taką rekonstrukcję plastyczną tego pochówku. Drugi pochówek kobiety z noworodkiem jest dla mnie wręcz wzruszający, dlatego że on znajdował się, a bardziej dziecko, na łabędzim skrzydle. Pochówek pochodzi z Danii, z Zelandii, miejscowości Wedbeck i został określony na 4000 przed naszą erą. Odkryty pochówek w 1975 roku w torfowisku na północ od Kopenhagi. To był tak zwany grób numer 8, a więc znowuż cmentarzysko. No i właśnie odkryto pochówek szczątki młodej kobiety, jak to się mówi, z jej małym synem. Zakłada się, że prawdopodobnie dzieciątko mogło też umrzeć w czasie porodu. Ten symbolizm ułożenia kobiety z dzieciątkiem na łabędzim skrzydle jest oczywiście przedmiotem dyskusji kultury duchowej, kultury symbolicznej, no ale być może właśnie sugeruje czystość obu osób, no i zdolność przenikania przez siebie żywiołów. Kobieta, co ważne, miała na sobie ozdobny naszyjnik zębów jelenia, i prawdopodobnie obydwoje byli przedstawicielami kultury Erterbolle, która istniała, którą wyodrębniamy jako kulturę archeologiczną, kulturę okresu czasu mezolitu pomiędzy rokiem 5350 do 3950 przed naszą erą. Ona obejmowała obszary dzisiejszej Danii, ale też częściowo i południową część Skandynawii. Noworodek został ułożony na łabędzim skrzydle, a przy boku miał krzemienny nóż. To sugeruje badaczom już na samym momencie odkrycia, że dzieciątko jest chłopczykiem. Co więcej, no, dziewczynki chowano z biżuterią bardziej.
Kobieta, tak jak Wam powiedziałam, albo jeszcze nie wspomniałam, w momencie pochowania miała około 20 lat i zakłada się, że być może pochowano ją w wyniku no właśnie śmierci poniesionej przy porodzie. No i co ciekawe, jest taka teoria, według której mówi się, że tego maluszka pochowano żywcem. Matka zmarła, ale wierzono, że dziecko nie przetrwa bez matki. Stąd w tamtych czasach była praktyka stosowana, że jeżeli umrze matka, to noworodka, mimo że no miał się teoretycznie dobrze, chowano wraz z nią, wierząc, że on nie przeżyje bez matki. Tutaj zobaczcie sobie. A wy to wszystko zobaczycie, bo wam wstawię przebitki, więc nie muszę wam tych zdjęć pokazywać. Ostatnim przypadkiem, o którym pragnę wam wspomnieć, pochodzi z Polski. Polska to kobieta pochowana z małym dzieckiem w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim. Pochowana prawdopodobnie była okryta w całunem i mocno skrępowana. O odkryciu opowiadał Stanisław Sinkowski. Pochówek datowano na okres późnego średniowiecza i był to trzeci pochówek, jaki odkryto właśnie w tej katedrze. Te badania prowadzono w obrębie krypt grobowych z XVII wieku. Dwa pochówki właśnie datowano na ten czas, ale na ten właśnie omawiany no, natrafili badacze najpóźniej i stąd datowanie właśnie na okres późnego średniowiecza. Postawili teorię, że być może pochodzi z XV wieku, ewentualnie z przełomu XV na XVI wiek. Kobieta z malutkim dzieciątkiem złożonym przy biodrze. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że ten film, choć archeologiczny, choć mówiący o pochówkach, będzie dla Was przykładem tego, że uczucie miłości jest niczym nowym i że my jako ludzie potrzebujemy do życia drugiego człowieka. Oczywiście mam nadzieję, że nikt z Was raczej nie założy, że te osoby w tej pozycji, w których zostały odkryte, że one w tej pozycji zmarły. Musimy pamiętać, że w większości myślę, interpretując te pochówki, brały udział osoby trzecie i że to prawdopodobnie one, moi drodzy, dokonały takiego, a nie innego układu anatomicznego właśnie tych pochowanych osób. Zatem cóż, moi drodzy, kochajmy się i miejmy zawsze przy sobie osoby bliskie. Pamiętajcie o łapce, nie bójcie się subskrypcji. Może uda nam się w tym roku dobić do 10 tysięcy obserwatorów. Trzymajcie się ciepło, serdecznie Was pozdrawiam, szczęśliwych walentynek, pa pa!